Witamy w kolejnym odcinku. Weekend po weekendzie. Kurna. Przerwa, bo 50 litrów dowaliło. Ponad 50. Stachu tam próbował talerzować, tam gdzie jęczmionek był, ale tylko połówka. Nie da rady, jest mokro, strasznie musiałem użyć blokady, blokada chodzi. Chodzi. Ale to zrobiłeś, przerobiłeś ten patencik, nie? No to. I chodzi elegancko. I idzie, nie? Na depas, tak. Tak? To ty gadasz. Ale nic nie staje silnik. Jeszcze wiesz co, tam na te, mam te kółka od wózka. Albo dostałem jakiś pręt na tej końcach tamtej, jeszcze i dołożę je. Wtedy to już będzie tak. Żeby tam szło, tak? Bo tam w powietrzu idzie, nie? No. Bo jakby ten procent był na środku, a on wiesz, tam dociska, a tamta idzie. A tam na jest w powietrzu. Ale ładnie miesza. Potrzeby to tak. Relacja ze żniw jest taka, że wyjechaliśmy, wytrząsacz pęku, wymieniliśmy wytrząsacz i robiliśmy od 16.22 ostatnio, żeśmy wrócili w piątek. No wtedy to było tak, śliwa były 4,5 hektary, prawie 5 hektarów żeśmy zrobili. I bizonek szedł. Ja jestem mały mankament jeszcze do zrobienia, a teraz na spokojnie, bo 3-4 dni przerwy będzie, bo tak dowaliło wszędzie, nie? Gdzie kosiłeś? A tu? A gdzie już teraz jechać? Chłopie, jak wody dowaliło, bo ty przed tym deszczem jechałeś, nie? Przed tym deszczem. W sobotę. Ten deszcz mnie złapał, jak już wracałem. Jak wracałeś. Jedziemy na drugie pole, zobaczymy, czy tam się da talerzować, czy nie. Zaraz fapa baterii zrobię i woda stoi. Pokażę tam widzą, nie pokażę tam. No wiem, no mówię, tam prywatny zalew. Można by się pokąpać teraz. Ja bym tak jakieś miasta ziemia, bo woda się trzymała. No, był jeszcze dół był większy, nie? No. To by fajnie było. No i tak, wyciągnięty sprzęt, od maja nieużywany był i tak. 60 w końcu poszło do jakiejś cięższej pracy, po remoncie. W końcu się dociera. Na jesień, na spokojnie. Gwarancja jest to. I tak, toczymy się do drugiej pole. Witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj trochę luzu. Tak naprawdę stoimy sobie z rzeźniwami, bo dowaliło 50 litrów. Ładna pogoda się zrobiła, stchnie. Idę wam tu pokazać. Trochę sobie zboża sprzedam, bo im potrzebne parę złotych. Niestety kombajn wypompował. To z tego 80 arów, co tam było. Jest tu prawie 1600 kilo. Widzicie, ślimaczek wyjęty, ale to wam później pokażę. Jedziemy do Stacha, bo zrzuca zboże. Potem się przejedziemy na plantację. Zobaczymy, jak przeżyto. Mamy wtorek dzisiaj. 2 sierpnia. Drugi. I zboże sobie schnie. Może we czwartek, jak nie będzie padać. A ja palę sprzęta i lecę. Widzimy się za chwilę. Dojechaliśmy do majstra, majster tu lata na żmijce. Przeniszka koszona ostatnio. Ładnie leci. O panie, ale dowaliło. Już jest lepiej jak rok temu, nie? Więcej jest, kurwa, jak rok temu. Zaraz będzie całe. Tak może być. Zrzuciłeś sobie małe przyczepki? Co? Zrzuciłeś sobie małe przyczepki? Nie. Nie? O kurwa. Dowaliło, powiem ci. Za mało tych bloczków tu dałem. Wypę to do tego i to będzie kurą nam. A to idzie na teraz. Ładna pszeniczka. Nagrywam widzom odcinek na jutro. Bo dawno nie było do ostatniego koszenia. Dobrze daje. Nie idzie przesunąć tej żmijki na bok? Co? Nie przesuniesz komina na bok? No, ale... Może stąd przesypać, bo skrzyni idzie trochę. Nie, czy suporki wytrzymają. Nie no, może wytrzymają. Ale łapie o wiele więcej jak rok temu, nie? Było dosyć. No. I tam porówno tak jak teraz jest, nie? No, może troszeczkę wyżej. Raki. Pszeniczka, którą kosiliśmy do 22. W końcu kombajn bez awarii chodził, nie?
końcu kombajn bez awarii nam chodził. Nie pokażę wam tutaj, bo tu wysoko. No ale tak. Bo o 22 kosiliśmy to zboże i suche było. To był piątek przed deszczem, a to waliło 50 litrów, nie? Zobaczcie. Stachu tam napodaje. Prawia mi. Ładnie leci, ładnie. Suchutka, fajna pszeniczka. Dobrze dała się trochę. Było 2,5 hektara tej pszenicy. A za nasze warunki jesteśmy zadowoleni, także jest dobrze. Bardzo dobrze mi powiedział. No. Żmijka syta. No. Oto rewizyjne. Tam jest żytko rzucone, to cośmy kosili w Legii. Jeszcze jest chuj tam. Jeszcze trochę połopatujesz. Może ci wyłącz? Co? No jebało kurwa, boże. Żmika wyłączona. No jednak gram, ale się pogoda elegancka zrobiła, kurde. Coś pięknego pogoda teraz. No prażyło fest. No prażyło, mówię, dobra, zawijam na chatę, żebym zrzucił to żytko do worku, szybsze żyto do worków. I zawijam na chatę, a teraz pogoda luksus, aby się kosiło, jakby było suche. A tu woda w polu, kurwa. Drugi dzień schnie i woda w polu. To nie? Robimy sobie taki vlog daily. Potem pójdziemy się posprząta stadołę w zamiecie. Zobaczymy, jak sytuacja w stadole. Jak ta konstrukcja z zeszłego roku. A tak. No. Tak. No, jestem u siebie. Przykryłem sobie zboże. I co? Odnośnie krótkiej awarii. No to jakbym to mam powiedzieć, tu się wyłamał nam napęd. A to drobiazg już. Prawie przygotowane. Stachu tam ma nowe śruby. Jutro skręcimy rano i od razu rozkręciłem ten napęd motowideł. Będę musiał to zbić. Jutro wymienimy uszczelniacze, bo się nam tu leje, widzicie, użygane wszystko jest i olej nam spierdziela i motowideł nie damy się przyspieszyć, bo wiele osób się pytało, czemu tak szybko motowidło. No to widzicie sami, że szybko motowidła przez to, że nie dało się ich spowolnić. Z chęcią bym wolniej tymi motowidłami operował, no ale nie dało rady, nie? I tak sytuacja wygląda. A bujaszek, nagrywam tu widzom odcinek. O, pokażę wam. Nie wiem, czy będzie widać. O, ten wytrząsacz jest nowy. Ten nam tu szczelił to na mocowaniu, bo tu od strony ściany był pęknięty. I cały wytrząsacz nowy musieliśmy rzucić. Sito nam pękło, ale już zaspawaliśmy. Regulację sobie poprawiliśmy, zrobiliśmy to taką patencik. O. Aż teraz sztywna i się nie urywa. Jest spokój. Nowe materiały, to dziadostwo i niestety pękły. Pokażę wam jeszcze, jak wygląda nowy wariator. Nowy wariator, który założyliśmy, nowe paski. Jeszcze trzeba je troszkę napiąć, bo ostatnio pojeździliśmy te parę godzin, jeszcze się je napnie. No, zobaczcie sobie. 100 mile. Obydwa nowe, żółte założyliśmy, Sanoka. Zboża dużo leży, wiecie dlaczego? Bo się mi wysypało ostatnio, jak pszenicę kosiłem wuja Daniela. Nie zauważyłem, że już mamy pełny zbiornik, żeśmy kosili. Aż się na silnik wysypało. Taki fajny czubek był. No i co? Przeżytko sobie czeka, 3 hektary tutaj. Dobre 3 hektary, to 3,2 hektara jest dokładnie przeżyta. Nawet jak z tego zielnika tam dało, to myślę, że i tu też ładnie odda. Tu ładne, czyste jest. Nie ma tyle chwastu. No i co, na przyszły rok podłoga będzie tam do roboty. Całą tą podłogę to wstawimy sobie nową. Bo jest problem. Ostatni ten ślimak to przy ostatnim polu przy pszenicy przed 22 kosiliśmy. Więc już kosiliśmy jedno pole, jechaliśmy jeszcze na drugie i biło tak, nie? No i mówię, chyba się łożysko siadło, a tu się okazało, że tu napęd siadł. A że się to kręciło w ostatnim kawałku, to jestem w szoku, nie? No i tak to wygląda sytuacja. Taśmy. Bizonik się prezentuje zacnie, niemalowany, nic w tym roku. Na przyszły będzie ładnie odmalowany, także będzie petarda. Cóż, no idę do domu. Więcej w tym odcinku nie będzie. Pójdę sobie zobaczyć tylko miejsce, że wam nie nagram, bo już ciemno jest po prostu. W stodole, jutro będę to sprzątał, to wam nagramy też odcinek. Taki z dnia, co jest u nas. No, także trzymajcie się. O, jeszcze tu stary wariator. Pokażę wam luz, tylko szybko. Nie wiem, czy się tak uda. U, spiekł się już. Tu na tej tulei był luz, pękł.
i do góry latał też. Strasznie się grzał, nie dało się dotknąć wariatora po chwilu przejeździe, także co. Trzymajcie się i do następnego odcinka, taki luźny odcinek co tam u nas. Pozdro!